Dzień dobry, naszym gościem jest Marek Budzisz, sieci i strategii and future. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan redaktor książkę niedługo wydaje, Samotność strategiczna Polski. Dużo pisze o sytuacji geopolitycznej Polski, jakie decyzje powinniśmy podejmować, w którym kierunku pójść, ale może zapytam właśnie na samym początku, co oznacza ta samotność strategiczna Polski? Samotność strategiczna oznacza to, że państwo takie jak Polska, o takim potencjale, o takich aspiracjach i znajdujące się w takim miejscu na kuli ziemskiej, pewne fundamentalne decyzje dotyczące kształtu przestrzeni, która nas otacza, musi podejmować na własny rachunek, czyli właśnie w samotności. Musi uwzględniać i analizować własne interesy, musi zastanawiać się, jakie są interesy państw sojuszniczych, musi zastanawiać się, jak kształtować tę przestrzeń, która nas otacza, co zrobić, żeby to była przestrzeń przyjazna i też wpływać na relacje sojusznicze. W związku z tym ta samotność sojusznicza, ta samotność strategiczna, ona nie powinna być traktowana jako porzucenie przez sojuszników. Wręcz przeciwnie. To jest kształtowanie naszego systemu sojuszniczego tak, żeby on obsługiwał nasze interesy. I my historycznie to robiliśmy, bo my uporządkowaliśmy naszą zachodnią flankę. Po 1989 roku, po akcesji do Unii, po wejściu do NATO, my uporządkowaliśmy naszą zachodnią flankę i uważamy, że mamy tam przyjaciół, jesteśmy od tej strony bezpieczni. No teraz musimy uporządkować naszą wschodnią flankę. Musimy domknąć ten system bezpieczeństwa, no bo takie są wymagania chwili, również w związku z wojną. W związku z tym ja tak rozumiem samotność strategiczną. Suwerenne państwo tej wielkości musi prowadzić samodzielną politykę, uwzględniając własne interesy, uwzględniając realia i kształtując przestrzeń, w którym funkcjonuje, w tym przestrzeń sojuszniczą. To co powinniśmy konkretnie zrobić, żeby tam zamknąć to zagrożenie ze wschodniej flanki, albo żeby je ograniczyć, działać prewencyjnie, pana zdaniem? No, musimy dobrze odczytać rzeczywistość, po pierwsze. Ja ją odczytuję w ten sposób, że Rosja jest państwem agresywnym, jest państwem, które chciałoby zmienić relacje w Europie Środkowej. Jest państwem, które nadal uważa, iż Europa Środkowa, w tym przede wszystkim Polska, bo my jesteśmy w Europie Środkowej największym państwem, no i powinna być taką strefą wpływów rosyjskich, albo przynajmniej strefą, gdzie wpływy się krzyżują, gdzie współgrają ze sobą wpływy rosyjskie, albo rosyjskie i niemieckie, może jeszcze innych państw, no ale w każdym razie Rosjanie nie uważają, żeby Polska powinna być samodzielnym i suwerennym graczem. I to jest, wydaje mi się, pewien element stały, który powoduje, że w sensie strategicznym interesy Polski i interesy Rosji się nie dadzą pogodzić. Rosja widzi swoją rolę w polityce europejskiej jako pewnego czynnika siły i czynnika kształtującego tę przestrzeń europejską, ale też i realne interesy gospodarcze. Czyli Rosja musi być w Europie, ale żeby Rosja była w Europie, no to musi złamać Polskę. Polska nie może być barierą dla Rosji. A my z kolei mamy rozbieżne interesy. Znaczy, jeżeli chcemy być suwerenni, jeżeli chcemy myśleć o Polsce jako równorzędnym partnerze innych dużych państw w Europie, bo myślę, że o tym powinniśmy myśleć, to musimy zabiegać o to, żeby Rosja nie miała możliwości uprzedmiotowienia Polski. A to oznacza, że kwestie związane z bezpieczeństwem i z tym, o czym można mówić w pewnym skrócie, czyli z wypchnięciem Rosji z Europy, będą w najbliższych latach, a moim zdaniem dziesięcioleciach, jakby kluczowe. My musimy w ramach tego kształtowania naszej przestrzeni geostrategicznej uporządkować wschodnią flankę, a to oznacza, że musimy zbudować system bezpieczeństwa na wschodzie, który będzie nam gwarantował, że nie staniemy się obiektem ataku ze strony Rosji. A teraz jakby użyję argumentu jeszcze, żebyśmy się tu mogli zatrzymać, który myślę, że jest obecny w części naszej klasy elit politycznych, którzy no uważają, że my wcale nie musimy bić się o coś więcej dla Polski i że na przykład łatwiej by nam było przyjąć taki status, nie wiem, Czech, to znaczy, żeby
spokojnie się rozwijać, dostosować się, znaczy przyjąć propozycje Niemiec, które się nami będą opiekowały i nie grać o nic więcej, nie grać o to, żeby Polska miała gdzieś wpływy i tak dalej, tylko po prostu konsekwentnie, spokojnie sobie żyć, rozwijać się. I znaczy, jakby pan odpowiedział takim osobom, które uważają, że wcale my nie musimy walczyć o coś większego i wcale nie musimy się bić z Ukrainą, z Rosją? Ta opieka niemiecka to jest wariant czysto teoretyczny, to znaczy tego rodzaju myślenie nie odpowiada na realnie funkcjonujące zagrożenia. Ale przepraszam, że tak wejdę słowa, ale jak rozmawiam z politykami czeskimi, czy na przykład chorwackimi nawet, którzy są jakby dalej, a zdarza się, że i litewskimi, to oni tak uważają, że trzeba wejść w państwo w europejskie, że będzie spokój, że tam w ogóle zapomnieć o Rosji, nie drażnić ich, spokojnie się rozwijać, nie podburzać wojny, jak oni to mówią. I jak odpowiedzieć takim osobom? Czy to jest jakby dobry sposób myślenia? Można traktować taką alternatywę wobec tego, co pan tutaj przedstawia, mówiąc o samotności strategicznej? Czy to jest w ogóle zły punkt wyjścia? To jest zły punkt wyjścia, dlatego że to jest świadoma zgoda na to, że będziemy obszarem peryferyjnym. Czyli obszarem, który po pierwsze pustoszeje, również w sensie demograficznym. No jak to wygląda, to wystarczy właśnie pojechać między innymi na Litwę, ale jeszcze bardziej to jest widoczne w Estonii czy na Bałkanach. Czyli będziemy krajem, z którym ludzie nie wiążą swojej kariery życiowej, a przynajmniej nie ci najbardziej ambitni, którzy wyjeżdżają robić kariery bardziej na zachód. Będziemy krajem, który w związku z tym nie będzie tym centrum powstawania wartości dodanej, która to wartość zostaje w danym kraju i buduje pomyślność, dlatego że będziemy miejscem, gdzie będą umiejscowione fabryki i zakłady montażowe, ale już wartość dodana będzie transferowana gdzie indziej, tak jak dzisiaj ma to w wielu przypadkach miejsce i to w 1000 studiów empirycznie jest udowodnione, jakie podatki płacą na przykład, żeby już nie używać tego przykładu niemieckiego, firmy duńskie w Danii i jakie podatki płacą te same firmy duńskie, które są aktywne w Polsce. To różnica jest wielokrotnie na niekorzyść niestety Polski. To będzie oznaczało, że świadomie godzimy się na pewien podrzędny status cywilizacyjno-rozwojowy. Tylko że problemem w tym wszystkim jest to, że nie otrzymujemy w zamian gwarancji bezpieczeństwa. Bo te gwarancje bezpieczeństwa w stabilnym systemie, który powstał po 1991 roku, czyli po upadku Związku Sowieckiego, no one wyglądały wiarygodnie, bo nie było realnej siły na kontynencie europejskim, która chciałaby naruszyć istniejące realia. No i między innymi dlatego państwa europejskie się rozbroiły, bo przecież z tego rodzaju procesem mieliśmy do czynienia. Tylko dzisiaj ta siła istnieje. Dzisiaj ta siła ma potencjał wojskowy, nawet jeśli osłabiony, to niewiele wskazuje na to, że ona zrezygnuje z argumentu siły. Mówimy o Rosji. Mówimy o Rosji, po to, żeby kształtować właśnie swoją przestrzeń funkcjonowania. Ale słyszałem taki argument od ważnego polityka związanego dzisiaj z opozycją, że gdybyśmy pozwolili Niemcom jeszcze mieć tutaj jakby więcej biznesów, ale też wprowadzić euro, że w Polsce jakby wprowadzilibyśmy euro, to mieliby dużo większą motywację, żeby nas bronić i jego zdaniem bylibyśmy bezpieczni, bo gdyby nas zaatakowano, to wtedy zaatakowano by również walutę europejską. Czyli gdybyśmy się bardziej zeuropeizowali, to by była nasza gwarancja bezpieczeństwa. Czy to jest złudzenie, czy jednak można to rozpatrywać jako... Z całym szacunkiem to jest dziecinny argument, dlatego że no to tak jakby powiedzieć, że Amerykanie, którzy dzisiaj amerykańska gospodarka to jest gospodarka oparta głównie na sektorze usług. Dlatego, że Amerykanie relatywnie niewiele produkują u siebie, bo te centra produkcji fizycznej mają w Chinach, w Wietnamie czy w Indiach, a oni dają tą wartość dodaną, czyli know-how, czyli na przykład software, który ma duże marże, ale na tym się najwięcej zarabia. W związku z tym, gdyby tę samą logikę do tego systemu
do tego systemu aplikować, to by należało powiedzieć, że Amerykanie nie powinni się konfliktować i rywalizować z Chinami, no bo tam są zlokalizowane ich główne w ramach łańcuchów dostaw zakłady produkcyjne. Jeżeli bogactwo jest oparte na myśli technicznej i na technologii, na know-how, to miejsce, gdzie jest zlokalizowany zakład produkcyjny, jest tylko efektem rachunku kosztów, a nie interesów strategicznych. W związku z tym, jeżeli we Frankfurcie będzie centrum, gdzie zyski będą kumulowane, zyski wytwarzane w polskich przedsiębiorstwach, to jest kwestią relatywnie niewielkiego wysiłku, bo wynika to z bieżącego rachunku kosztów, żeby przenieść to centrum produkcyjne być może na Ukrainę, a być może do Ekwadoru, jeśli tam będzie taniej i lepiej, bo tak czy siak marża będzie w ręku właściciela. Tego rodzaju podejście nie gwarantuje postawy, która by polegała na tym, że Niemcy będą bronili miejsca, gdzie są produkowane ich towary, bo oni zarabiają nie na produkcji towarów, tylko na marży. A ta marża zostanie w Niemczech czy w Holandii. Natomiast zakłady produkcyjne to jest kwestia już jakby zupełnie drugorzędna. To jest złudzenie tego rodzaju myślenia. I to się też wiąże z euro. Dlatego, że euro niweluje koszty transakcyjne i jest istotnym interesem z punktu widzenia tych, którzy przechwytują marże. Ale samo euro nie zmienia rozkładu interesów i rozkładu sił. Ono ułatwia obrót gospodarczy, ale koszty wprowadzenia euro są gigantyczne. No wystarczy porównać pozycję włoskiej gospodarki względem niemieckiej 30 lat temu, czy 25, i obecnie to są dwa różne światy. No jeżeli dzisiaj mówimy, i to jest przecież fakt potwierdzony statystycznie, że Czesi mają PKB liczone siłą nabywczą na głowę mieszkańca wyższe niż Włochy już obecnie, no to jest między innymi jeden ze skutków wprowadzenia euro. No moglibyśmy o tym dużo mówić, ale to są empirycznie potwierdzone dane. Ale no, to rozumiem, ale jest jeszcze taki argument, że no bo pan redaktor sugeruje, że no Polska po prostu jej położenie, ale też to, że będzie permanentnie zagrożona ze względu na to, że ma różne interesy z Rosją, których nie da się pogodzić, jest skazana na to, żeby odgrywać większą rolę po prostu. Ale jak ja na przykład mówię to moim kolegom z opozycji, z którymi często rozmawiamy, no to, że Polska na przykład, jak ja im próbuję powiedzieć, że Polska powinna zagrać o coś więcej, że powinna odbudowywać pierwszą Rzeczpospolitą, bo oczywiście nie literalnie, ale jakby wpływy, prawda, intermarium, jakkolwiek na to spojrzymy, to zawsze słyszę, że ja jestem takim, że ja mam takie romantyczne, nierealistyczne podejście do typowe polskie podejście, jak to słychać, że typowo romantyk, który nie mierzy się z realiami, że Polska na to nie stać, Polska nie ma do tego zasobów, nie ma takich możliwości, żeby odgrywać tutaj większą rolę i tylko sprowadzi na nas to więcej problemów niż zysków. Czy problemy są normalnym elementem życia ludzkiego i od problemów nie uciekniemy? Pytaniem zasadniczym jest tylko, jaka jest alternatywa, bo wydaje mi się, że alternatywa umownie określana, by na całym świecie wojna, byle u nas panował pokój, jest złudna, bo ta wojna w wielu różnych obszarach może przyjść do Polski. No, ujawnione dokumenty zdobyte przez stronę ukraińską w czasie tego konfliktu pokazują, jak wyglądały te oryginalne plany rosyjskie. No, one nie zostały zrealizowane, ale one są czytelne. Te plany polegały na tym, że Ukraina miała być złamana wojskowo w ciągu pierwszych 10 dni, a politycznie miałaby stać się częścią odnowionego ruskiego miru, ZSRR nowego, czy nowej Federacji Rosyjskiej gdzieś w miesiącu czerwcu. Tak zakładali Rosjanie, gdyby ta inwazja się powiodła. I to jest pewna projekcja ich intencji, bo wówczas mielibyśmy granicę z Rosją od Bieszczad do przez cały obwód jeszcze kaliningradzki, czyli byśmy wrócili w sensie strategicznym do sytuacji
z roku 89, z niewielkim przesmykiem suwalskim, który jest właściwie nie do obrony, gdyby to się powiodło. A w związku z tym, jeżeli nie mamy symptomów, które by pozwoliły nam poważnie stwierdzić, że Rosja zarzuciła tego rodzaju myśli i że elita rosyjska zrezygnowała z argumentu siły i z chęci używania siły wojskowej jako argumentu politycznego. Czyli jeżeli nie mamy takich przesłanek, żeby sądzić, że to nastąpiło, a nie mamy, no to w związku z tym musimy kształtować naszą politykę państwową, przede wszystkim mając na celu odparcie tego rodzaju zagrożenia. I to nie ma znaczenia, czy to zagrożenie zmaterializuje się dzisiaj, za 2 lata, czy za 10 lat. Nawet jeśli jest perspektywa, że ono się zmaterializuje za 10 lat, to przygotowania, żeby je odeprzeć, trzeba zacząć już obecnie. A w związku z tym zagrożenie wojskowe i zagrożenie militarne to nie jest wybór polskich wyborców czy polskich polityków, ale to jest wybór Władimirowicza Putina, który nam narzucił tego rodzaju sytuację. A w związku z tym mówienie, że my mamy jakąś opcję pokojową w obliczu największej wojny w Europie po II wojnie światowej, która toczy się za naszą wschodnią granicą, jest pewnym złudzeniem. Nie mamy żadnej opcji pokojowej, również i z tego powodu, że moim zdaniem Rosjanie już traktują Polskę i Ukrainę jako pewną strategiczną całość. Bo oni uważają, i to jest na to wiele dowodów, no wiele wypowiedzi, wiele artykułów prasowych, wiele deklaracji miarodajnych rosyjskich polityków, oni są przekonani, że Ukraina upadłaby znacznie wcześniej, nie broniłaby się, a może w ogóle nie podjęłaby obrony, gdyby nie miała wsparcia ze strony Polski. To znaczy, gdyby Polska uprawiała taką politykę jak Węgry Viktora Orbana, to najprawdopodobniej dzisiaj mielibyśmy już do czynienia z jakąś formułą tego scenariusza, o którym mówiłem, czyli połknięcia przez Rosję Ukrainy. No ale to oznacza, że po stronie myślenia rosyjskiego Polska i Ukraina, niezależnie od naszych relacji bilateralnych, jest pewną całością. To dlatego Rosjanie wkładają tyle wysiłku, żeby nas poróżnić. Piszą największe androny, jakie sobie tylko można wymyśleć. No nawet twierdzą, że ostatnie wystąpienie Ołeny Zełenskiej w Izbie Gmin zostało z oburzeniem przyjęte przez Polaków. Dowiedziałem się tego z rosyjskich mediów. No, ale to jest pochodną ich świadomości, że sojusz polsko-ukraiński, osłabienie tego związku, osłabienie pomocy Polski dla Ukrainy powoduje, że Ukraina stać się może łatwym łupem. Z perspektywy Rosji, mówiąc wprost, wygląda to tak, że oni, jeżeli chcą zrealizować swój plan odbudowy tego Związku Radzieckiego, z ich perspektywy to wygląda tak, nie są w stanie tego zrobić bez jakiegoś obezwładnienia Polski. Tak. Na stałe. Tak. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Muszą złamać wolę Polski. Muszą nas złamać. To nie oznacza, że muszą czołgi tutaj przysłać, chociaż po 24 lutego ten scenariusz też jest znacznie bardziej prawdopodobny, niż wcześniej się uważało, ale to oznacza, że muszą na przykład zdestabilizować Polskę, wyizolować politycznie, wyizolować również w sensie strategicznym, znaczy żeby Polska zaczęła być postrzegana w tym i przez naszych sojuszników jako pewien problem, żeby nasze interesy strategiczne nie były przez naszych sojuszników traktowane jako warte obrony. Czyli mówiąc wprost, czyli na przykład doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Rosja miała pewność albo duże prawdopodobieństwo, że NATO, rozumiem, za nami się nie wstawi, no bo ten artykuł 5 jest sformułowany w taki sposób, że no, że można, ale nie zawsze, nie w każdej sytuacji. Ale my musimy pamiętać, że Rosjanie uzyskali tego rodzaju, może nie tyle gwarancje, ale stanowisko NATO jeszcze przed wejściem Polski i innych państw Europy Środkowej do NATO. Bo akt stanowiący Rosja-NATO, podpisany w 1997 roku i nadal obowiązujący, proszę zwrócić uwagę, że była mowa przed szczytem NATO w Madrycie w czerwcu tego roku, żeby wypowiedzieć tę umowę. To było stanowisko państw Europy Środkowej i Północnej, ale Niemcy byli przeciwnikami. Niemcy nadal uważali, że to jest coś wartościowego, co należy utrzymać.
A o czym mówi między innymi ten akt stanowiący? No choćby mówi o tym, że nie będą w tych nowo przyjmowanych wówczas państwach członkowskich kontyngenty natowskie w charakterze stałych sił. To dlatego mamy siły rotacyjne, że mamy nadal obowiązującą umowę międzynarodową z Rosją, gdzie Rosja jest strona, w której NATO zobowiązuje się, że nie będzie tutaj na przykład, tak jak było to w Niemczech za czasów zimnej wojny, nie będą tu dyslokowane stałe jednostki, choćby amerykańskie. W związku z tym Rosja tego rodzaju gwarancję uzyskała, tylko że Rosja chce czegoś więcej. Putin w grudniu proponował jakby krok dalej. On domagał się wycofania wszystkich sił natowskich z Europy Środkowej, wycofania też i zlikwidowania instalacji, takich jak w Radzionkowie na przykład pod Poznaniem, i domagał się niedyslokowania broni jądrowej przez Stany Zjednoczone do państw, z którymi one nie graniczą, a w związku z tym to oznaczałoby, że ten tak zwany parasol nuklearny amerykański nad Europą byłby zamknięty czy zwinięty, a Rosja nadal by miała swój potencjał tam, gdzie ona go dyslokowała. To jest pewna wizja rosyjska i Rosja póki co z tej wizji nie rezygnuje. Putin na spotkaniu Klubu Wałdajskiego jakby podtrzymał tego rodzaju zapisy. W związku z tym Rosja chce więcej. Rosja chce przekształcenia Europy Środkowej w taki właśnie, jak mówiłem, taką strefę buforową. Putin otwarcie proponował latem ubiegłego roku, publikując artykuł w Die Zeitie, obopólnie korzystną współpracę gospodarczą. Obopólnie korzystną to było adresowane do elit przywódczych w Niemczech i we Francji, nie w Polsce. Inwestycje, technologie, kapitały z Europy Zachodniej w jedną stronę, a w drugą stronę tania energia, surowce i wspólne rozgrywanie tej przestrzeni buforowej w Europie Środkowej. I dzisiaj w gruncie rzeczy on tej oferty nie wycofał. To zresztą wydaje mi się, że niektórzy politycy niemieccy, tacy jak kanclerz Scholz, o czym mówi dość otwarcie w wywiadzie w brytyjskim Timesie, też myślą o tym, żeby po wojnie na Ukrainie jakby wrócić do normalnej formuły business as usual z Rosją. A czy jest w takim razie takie zagrożenie dla Polski, że pana zdaniem, że po jakimś czasie społeczeństwo amerykańskie wymusi na Ameryce wycofanie się w jakiejś części z Europy, albo Stany Zjednoczone staną zaangażowane w konflikt na Pacyfiku i wtedy oddadzą Niemcom jakby takie nieformalne prawo do zarządzania tą sferą i zrealizuje się ta propozycja Putina, którą opisał w tej gazecie? Wydaje mi się, że gdyby Niemcy w sposób poważny podeszły do tego, co Scholz ogłosił w czasie tego przemówienia Zeitenwende, czyli znaczącego, skokowego wzmocnienia własnego potencjału obronnego, to Amerykanie by już ten ruch zaczęli wykonywać. No bo pamiętajmy, co mówił Biden latem ubiegłego roku. Mówił o sojuszu i partnerstwie przede wszystkim z Niemcami. To jest dość oczywiste. Niemcy są olbrzymim i bogatym krajem, w związku z tym lepiej przyjaźnić się z punktu widzenia mocarstwa hegemonicznego, które oczekuje wsparcia ze strony sojuszników z kimś, kto jest bardzo silny, kto może ułożyć znaczne środki na odbudowę tego potencjału wojskowego. Tylko problem polega na tym, że Niemcy nie tak sobie wyobrażają relacje. Amerykanie sobie wyobrażają, moim zdaniem, te relacje trochę na wzór tego, co było za czasów zimnej wojny. Czyli mamy do czynienia z amerykańskim przywództwem i z państwem, które jest najbliższe Stanom Zjednoczonym, ale jednak w takiej funkcji wykonawczej, czyli Niemcami. A Niemcy uważają, że z punktu widzenia ich interesów politycznych, geostrategicznych i gospodarczych, Europa, którą oni uważają, że już kontrolują, mówię o Europie kontynentalnej, jest ich domeną i musi być samodzielna, dlatego że oni mają interesy również w Chinach. Eksport niemiecki do Chin jest porównywalny z eksportem niemieckim do
do Stanów Zjednoczonych, a w związku z tym rywalizacja amerykańsko-chińska z punktu widzenia niemieckiego nie jest czymś tak bardzo pożądanym czy nęcącym, a w związku z tym tu następuje pewnego rodzaju rozejście się interesów. Ameryka z kolei, według mojej oceny, nie może zrezygnować z obecności w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej i nie może zrezygnować ze wsparcia dla Ukrainy, ale nie dlatego, że Ukraina jest kluczowa z punktu widzenia ich interesów strategicznych, bo nie jest. Ameryka nie może zrezygnować ze wsparcia Ukrainy, dlatego że gdyby porzuciła strategicznie Ukrainę, to nie zbuduje sojuszu balansującego potęgę chińską w Azji. Dlatego, że Ameryka już za czasów Nixona raz porzuciła sojuszników w Azji, wycofując się z wojny w Wietnamie. Nixon ogłosił tak zwaną strategię Guam. I Azjaci to pamiętają i bardzo dobrze pamiętają. A w związku z tym dzisiaj Ameryka musi być trwałym, znaczy musi być wiarygodnym sojusznikiem. Oczywiście ona też działa w pewnej sekwencji czasowej. To Putin narzucił tę rozgrywkę i Ameryka nie może się z niej w związku z tym wycofać. Modelowo to nie jest być może to, co Ameryka by chciała. Czyli walczy o swoją wiarygodność. Walczy o swoją wiarygodność, ale ta wiarygodność jest jej potrzebna po to, żeby móc myśleć o sojuszach, które będą w Azji przeciwstawiały się Chinom, bo jeżeli tej wiarygodności nie będzie, albo będzie ona nadwątlona, tak jak nadwątlona została ewakuacją Afganistanu, to będzie coraz trudniej w Azji. Jak będzie coraz trudniej w Azji, to Chińczycy zaczną dominować Azję w pewnym momencie. Już mają tam znaczącą przewagę. A jeśli zaczną dominować Azję, to w Azji dzisiaj powstaje 60% światowego PKB. To będzie oznaczało, że Ameryka zacznie być stopniowo wypychana na peryferię. I prędzej czy później, może za 30 czy za 50 lat, Ameryka zostanie zaatakowana przez tego nowego hegemona w jej sanktuarium, czyli na kontynencie amerykańskim. To dość precyzyjnie opisuje na przykład Elbridge Colby, który jeden z autorów amerykańskiej strategii bezpieczeństwa za czasów Trumpa. Bo to jest tego rodzaju rachunek strategiczny. Tu warto na to zwrócić uwagę, że tu mamy do czynienia z pewnym kontinuum interesów, gdzie nadal Chiny są najważniejszym rywalem strategicznym, ale to nie zmienia faktu, że Rosja musi być w ramach tej gry z Chinami dzisiaj pokonana. Nie obalona na kolana, nie zniszczona, nie rozczłonkowana, bo to u nas się tak często myśli, że Amerykanie chcą zniszczenia Rosji. Otóż wydaje mi się, że nie chcą właśnie. Ale to nie zmienia faktu, że Rosja powinna być pokonana i to pokonana dość znacząco. I to jest taka geostrategiczna okazja, z której możemy korzystać. Bo mamy z jednej strony determinację amerykańską, żeby właśnie pokonać Rosję i przeciwstawić się rosyjskiemu ekspansjonizmowi, a z drugiej strony mamy niezdolność elit niemieckich do odegrania tej roli, którą Amerykanie by widzieli. Bo gdyby elity niemieckie były do tego zdolne, to już byśmy mieli do czynienia z umową amerykańsko-niemiecką kosztem Polski. Można powiedzieć, że otwarza się taka sytuacja, takie okno możliwości, tak niektórzy to wskazują na to, takie okno możliwości dla Polski no z czasów I wojny światowej, gdzie i przegrywały Niemcy, i przegrywała Rosja, i był akurat, tak się akurat złożyło, że mogła powstać wtedy Polska. No i dzisiaj teoretycznie no Niemcy oczywiście przegrywają wizerunkowo, to, no, chociaż nie tylko. No pierwszy raz od nie wiem kiedy mają negatywny bilans handlowy, to się w Niemczech nie zdarzało przecież. No i mają niewielki wzrost gospodarczy. Przez dwa ostatnie lata niemieckie PKB wzrosło bodajże 0,3%. W sytuacji, kiedy polskie wzrosło 9,7%. Ale na czym polega to okno możliwości Polski? Właśnie a propos naszej strategii dla Polski. Co Pana zdaniem w takim razie Polska powinna zrobić, żeby skorzystać z tego okna możliwości? No tak długo, jak długo Niemcy się nie ocknęli i nie przyjęli na przykład tej linii, którą proponował Wolfgang Ischinger, był ambasador niemiecki w Waszyngtonie i polityk chadecki, który był szefem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. On napisał taki artykuł Foreign Affairs, że jego zdaniem Niemcy powinny stanąć na czele wsparcia dla Ukrainy. Bo wtedy Niemcy byłyby głównym partnerem strategicznym amerykańskim i Amerykanie z chęcią oddaliby by Niemcom to pierwszeństwo w Europie.
bo mieliby silnego, wiarygodnego partnera i Niemcy by uporządkowali tę przestrzeń, w której my też jesteśmy, bo i Polska byłaby w zupełnie innej sytuacji. Ale Niemcy nie wybrali takiej drogi, Scholz jest do tego niezdolny, jak widać. I to jest pewna okazja dla nas odegrania większej roli. Odegrania większej roli dlatego, że Amerykanie nie mogą porzucić Ukrainy właśnie z powodu tej rachuby na zbudowanie koalicji w Azji, a w związku z tym muszą inwestować w sojusznika, który jest gotowy się zbroić, który jest gotowy budować ten potencjał, który dzisiaj w sytuacji wojennej jest potencjałem najważniejszym i to jest Polska. Czyli wojsko powinniśmy, rozumiem, budować nasze zdolności obronne, zbrojne, defensywne, może i ofensywne. Co jeszcze powinniśmy robić? No i musimy się zastanowić, czy czasem nie mamy sytuacji takiej, że ze względów demograficznych, pewnego potencjału społecznego, też i świata wartości, w którym funkcjonujemy, czy będziemy w stanie samodzielnie uzyskać tego rodzaju potencjał, żeby obronić się przed ewentualną rosyjskim zagrożeniem w sytuacji, kiedy mamy na wschodzie państwo, które już dysponuje dużą armią i to armią sprawdzoną. Czyli nazwijmy to wprost. Sojusz z Ukrainą. Polski. Ja uważam, że Polska powinna myśleć o regionalnym systemie bezpieczeństwa po wojnie. Dlatego, że to jest warunkiem zakończenia wojny na Ukrainie. Znaczy, jeżeli Ukraińcy nie będą mieli wizji stabilnego pokoju, takiego, który odsuwa też ryzyko powtórki z tej wojny za lat kilka, to oni będą walczyć do upadłego. Bo co oni mają do stracenia? Oni mogą najwyżej w ramach zgniłego pokoju uzyskać pauzę strategiczną, ale jaka jest gwarancja, że za lat 3, 5 czy 8 Zachód tak samo intensywnie będzie pomagał Ukrainie jak dzisiaj. Mówiąc Zachód, mam na myśli Amerykę przede wszystkim. Ale sceptycy ze strony Ukrainy pewnie powiedzą w ten sposób, że oni dopiero jakby udaje im się skutecznie budować własną tożsamość, która była przez Rosjan przecież rozmywana, ale nie tylko. No to jaki oni mieliby interes, żeby teraz mocniej instytucjonalnie wiązać się z Polską, która no, chyba kulturowo jest od nich silniejsza? Ale my na razie mówimy o sojuszu wojskowym. Nie mówimy o wspólnym państwie. To zresztą, jeśli w ogóle by zacząć o tym mówić, to jest pewien proces tego rodzaju w Europie zjawiska nie następowały w ciągu roku czy dwóch lat. Nie, no jasne, to by był proces, ale już teraz się pojawiają, nawet jak przy bliższej współpracy, takie argumenty, że no, rzekomo Ukrainie to by się mogło nie opłacać, dlatego że no, Polska jest silniejsza gospodarczo, chyba również kulturowo, no, nie chyba, tylko pewnie i tak. Kulturowo, a Ukraina dopiero odbudowuje swoją tożsamość, takie głosy się pojawiają, ale jeżeli miałby to być tylko sojusz wojskowy, no to wtedy to pojawia się jednak poważniejszy argument ze strony Polski, to znaczy jakby no to by Polskę wciągnęło w wojnę, czy mogłoby wciągnąć w wojnę. Sojusz wojskowy powinien być elementem ładu bezpieczeństwa po wojnie, a nawet ja uważam, że Ukraina nie zawrze pokoju z Rosją, jeżeli nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, o czym zresztą sami Ukraińcy mówią. A gwarancje bezpieczeństwa, no to jest sojusz wojskowy. To jest przyjęcie do NATO, które, umówmy się, jest, mi się wydaje, niemożliwe no, w krótkiej perspektywie. No, to... I tak samo myślą też Ukraińcy. Oni nie rezygnują z tej perspektywy natowskiej, ale uważają, że w tak zwanym okresie przejściowym, a on może potrwać nawet i 10 czy 15 lat, oni muszą mieć gwarancję bezpieczeństwa i dlatego oczekują i taką propozycję otwarcie formułują. No skoro NATO nie stać, przepraszam, więc słuchaj, ale skoro NATO nie stać nawet na zniesienie tej umowy stanowiącej o tym, że tutaj nie może być stałych kontyngentów w Polsce, to co dopiero przyjęcie Ukrainy do NATO? No ale NATO to jest system decyzji kolektywnej, 30 państw. To jest trochę liberum veto, które dobrze znamy. Jeżeli jedno państwo mówi, nie pozwalam, a tu nie jest jedno państwo, które tak mówi, bo Francuzi mówią dość podobnie, no to się po prostu nie staje. Ukraińcy mają tego świadomość i mówią, proszę bardzo, podpiszmy umowy bilateralne polsko-ukraińską, ukraińsko-amerykańską, ukraińsko-brytyjską. Każdy właściwie, oni mówią, mógłby taką umowę podpisać, kto tylko będzie chciał. Kształt tej umowy, charakter współpracy, zakres tej współpracy, no też może być różny, no bo będziemy mieli umowy dwustronne i takie precedensy są i to jest coś, co może stabilizować sytuację
w tak zwanym okresie przejściowym. Mhm. A czy jakby puszczając wodze fantazji, bo tak czytamy też w internecie, że gdyby spróbować zastanowić się jakby jakiś taki ład za 50 lat, czyli jakiś taki ścisły sojusz z Ukrainą, zmianę władzy na Białorusi, gdyby Rosja rzeczywiście przegrała bardzo mocno tą wojnę, która by się również dołączyła do takiego sojuszu. Polska, Ukraina, Białoruś, a może w przyszłości jakaś forma współpracy z Królewcem. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest kolejne jakieś takie marzenie romantyków, no bo licząc te potencjały tych trzech teraz odrębnych państw, to plus Królewiec, no to można by było powiedzieć, że to by był potencjał na miarę rzeczywiście z najlepszych czasów I Rzeczypospolitej. No to jest jeden argument, dlaczego trzeba o tym myśleć. No, ale drugi argument, nie mniej istotny, jest następujący. Otóż Ukraina musi być państwem stabilnym, bo Ukraina niestabilna w każdym wymiarze jest potencjalnym zagrożeniem dla nas, bo te niestabilności będą przenoszone na Polskę, bo my graniczymy z Ukrainą. Czyli Ukraina jako państwo zdestabilizowane, nie będące w stanie się odbudować, zagrożone rosyjską agresją albo zagrożone rosyjską penetracją kapitałową, ale też i świata kryminalnego chociażby, no to jest potencjalne zagrożenie również dla Polski. A zatem w naszym interesie już takim podstawowym jest umocnienie i odbudowanie Ukrainy i danie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Wykorzystanie też tego potencjału militarnego, który Ukraina pokazała, że posiada. Silna ukraińska armia jest w naszym interesie, bo jest tą pierwszą barierą, o którą się mogą potknąć Rosjanie. A to oznacza, że też i koordynacja polityk na poziomie polityki zagranicznej między Warszawą a Kijowem musi mieć miejsce, no bo musimy mieć gwarancję, że nie zostaniemy przez Rosjan poróżnieni. Oni by bardzo się z tego cieszyli. Ukraina, która się odbudowuje, to jest potencjalnie wielka szansa dla polskiego biznesu, żeby wejść na nieco wyższy poziom. To będzie nowy, wielki rynek. Prędzej czy później stanie kwestia Białorusi. Moim zdaniem prędzej niż później, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że społeczeństwo białoruskie nie chce żyć w ruskim mirze. To widzieliśmy w roku 20. Po drugie, co jest równie ważne, nie ma bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeśli Białoruś jest w rękach Putina. No bo wtedy Ukraina ma 1000-kilometrową granicę od północy z Białorusią i może się w każdej chwili spodziewać z tej strony ataku. W związku z tym to prędzej czy później też musi stanąć. I to też jest wyzwanie dla Polski, dlatego że tak jest skonstruowany świat. To znaczy sąsiedzi funkcjonujący w ramach pewnego systemu sojuszniczego, a Polska funkcjonuje w NATO i funkcjonuje w Unii Europejskiej, to ci sąsiedzi budują politykę tej większej wspólnoty wobec państw zewnętrznych. Tego od nas oczekują Niemcy, Hiszpanie czy Włosi. No przecież to Włosi są zaangażowani w kształtowanie polityki wobec Libii, Unii Europejskiej, a nikt nie wpadł na pomysł, żeby to robili na przykład Finowie, którzy też są w Unii Europejskiej. I tak samo my musimy mieć stanowisko w kwestii przyszłości Białorusi. To dotyczy naszych żywotnych interesów, naszego bezpieczeństwa, naszej gospodarki, naszego sąsiada i to my musimy kształtować opinię publiczną i opinię polityczną naszego układu sojuszniczego. Czyli pana wizja tej koncepcji strategicznej dla Polski jest taka, że Polska bardzo aktywna, tak jak bywała drzewiej na wschodzie, aktywna gospodarczo, politycznie, inne formy odbudowywania tam wpływu. No ale ja mam, słyszałem też, tocząc wiele rozmów, z drugiej strony argument polityków dzisiejszej opozycji, którzy mówią, że a po co my się tam w ogóle pchać? Mamy Unię Europejską, mamy NATO, jesteśmy bezpieczni, nie inwestować tam pieniędzy, nas nie zaatakują, no bo tutaj NATO nas obroni, tak będzie dla nas lepiej, sami pchamy się w problemy. No takie argumenty ja często też słyszę. Ale te problemy do nas przyjdą, jeżeli my nie będziemy aktywnie starali się przeciwdziałać tego rodzaju ryzykom. No tak jak przyszedł na Ukrainę Władimir Putin z wojną, tak może i on przyjść, albo jego następca, z jakąś formułą agresywną wobec Polski. Czyli my musimy, tak jak już mówiłem... To nie przestraszy się NATO?
No ale no, to jest osobne zagadnienie, które musielibyśmy bardzo precyzyjnie omawiać. Proszę zwrócić uwagę, że NATO w ogóle nie ma wspólnej doktryny reagowania na zagrożenia poniżej artykułu 5. NATO jest sojuszem wojskowym, który odpowiada na agresję, i to zbrojną, drugiej strony. No, musielibyśmy jeszcze rozstrzygnąć tak zwany problem atrybucji, czyli musimy wiedzieć, kto zaatakował. No bo jeśli by na przykład zaatakowała Polskę Białoruś, no to my pewnie byśmy myśleli, że to jest uzgodnione z Putinem, ale nie jestem już wcale taki pewien, czy w Paryżu by tak samo uważano i czy w związku z tym by uznano, że to jest skala i stopień zagrożenia, który by uzasadniał uruchomienie artykułu 5. A potem, co jest nie mniej istotne, że trzeba by zapytać o zdolności. Bo to, że politycznie ktoś by wsparł Polskę, to jeszcze nie znaczy, że ma zdolności, żeby wesprzeć wojskowo. Tych zdolności Europa Zachodnia nie ma. Pisze o tym bardzo, bardzo dużo w tej książce i może odbuduje. Znaczy są deklaracje, że odbuduje. Ja te deklaracje biorę za dobrą monetę, ale to może zająć długie lata. W Niemczech od pół roku nic się nie wydarzyło praktycznie. No właśnie, a my musimy budować system bezpieczeństwa już teraz, bo zagrożenia są realne. Wojna na Ukrainie się nie skończyła. Sytuacja Białorusi jest bardzo niejednoznaczna. Możemy mieć do czynienia nawet z połknięciem Białorusi przez Rosję. Przecież to zagrożenie nie jest wykluczone i w związku z tym to są dzisiaj realne zagrożenia. Mówienie o tym, że jak nie będziemy nic robić, to problemy się same rozwiążą, to nawet na poziomie indywidualnego życia każdego człowieka, bo przecież mamy wszyscy jakieś problemy, no nie jest dobrą życiową strategią mówić zamknijmy oczy, problemy się rozwiążą, może jutro ich nie będzie. No, może tak się stać, ale to jest dość ryzykowne. No to musi się pan chyba ze mną zgodzić. No chyba muszę się zgodzić. I ostatni wątek, Zachód. To znaczy, no jesteśmy też w konflikcie innego rodzaju, takim instytucjonalno-politycznym z Unią Europejską, z Komisją Europejską. I tutaj są proponowane również różne strategie rozwiązania tego sporu. Nie otrzymujemy pieniędzy, które otrzymały inne państwa. Zarówno z KPO, zobaczymy jak będzie z głównym budżetem. Jaką strategię Pana zdaniem Polska powinna przyjąć, żeby uzyskać te pieniądze? Ja nie jestem ekspertem, czy nie specjalizuję się w kwestiach europejskich, w związku z tym tutaj nie mam żadnej gotowej recepty, bo to nie jest główny obszar moich zainteresowań. Natomiast ja uważam, że to, co jest strategicznym interesem Polski, to jest uzyskanie lepszej pozycji również w ramach naszego systemu sojuszniczego, czyli zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO w kwestiach wojskowych, lepszego, czyli zgodnego z naszymi aspiracjami, z naszymi możliwościami. To wymaga przełamania pewnego obecnie istniejącego porządku, bo ten obecnie istniejący porządek zwerbalizowany chociażby przez Jacques'a Chiraca, który mówił, że Polacy stracili okazję, żeby siedzieć cicho. No on właśnie mniej więcej tak został ukształtowany. Centrum decyzji politycznej, centrum bogactwa i centrum władzy w Europie powinno się znajdować na Zachodzie. W zamian za otwarcie własnego rynku, w zamian za tą prosperitę gospodarczą, Europa Środkowo-Wschodnia miała otrzymać wyższy poziom życia, ale już nie partycypację w decyzji i nie partycypację w tych kluczowych dla przyszłości decyzjach. I to był pewien model, który my zaakceptowaliśmy wchodząc do Unii, słusznie, bo byliśmy państwem biednym i zdewastowanym przez komunizm. Tylko że minęło już trochę czasu i dzisiaj nasze aspiracje nie odpowiadają takiej roli, jaką nam przewidziano w stolicach Europy Zachodniej. I to jest pewna podstawowa różnica interesów między Polską a państwami, o których często mówimy, wymieniając je jednym tchem, takimi jak Niemcy, Francja czy państwa Beneluxu. Znaczy, my nie akceptujemy tej roli podrzędnej i oczekujemy
uzyskania przynajmniej takiej pozycji, jaką mają państwa naszej, o naszym, naszej wielkości. Czyli jeżeli dobrze pana rozumiem, to dzisiaj interesem Francji i Niemiec nie jest to, żeby Polska otrzymywała jakieś dodatkowe pieniądze, a ewentualnym lewarem do dyskusji z nimi może być nasza silniejsza pozycja militarna poprzez wzmocnienie naszej pozycji militarnej do negocjacji politycznych. Dobrze to rozumiem? Moim zdaniem lewarem w dyskusji z Francją czy z Niemcami może być nasza większa rola w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czy na tak zwanej wschodniej flance NATO. Może być większa aktywność, jeśli chodzi o projektowanie pewnego nowego ładu w Europie już wschodniej, czyli tych państwach, które nie wchodzą do Unii Europejskiej. I powinna być pewna wizja Unii Europejskiej jako wspólnoty równych. Bo dzisiaj Unia Europejska jest oligarchią, a nie żadną wspólnotą. Znaczy jest systemem zarządzanym przez ten tandem niemiecko-francuski, gdzie stosuje się zupełnie inne zasady wobec możnych, a inne zasady wobec wszystkich innych. No to dobitnie było widać w sytuacji, kiedy deficyt budżetowy Francji zaczął przekraczać, i to już wiele lat temu, te limity bezpieczeństwa, które opracowała Komisja Europejska. Wtedy to potraktowano jako rzecz oczywistą, że Francuzi się nie muszą do tego stosować. Wobec Polski tego rodzaju zasad się nie stosowało. I tych przykładów moglibyśmy podawać setki, jeśli nie tysiące. I z tym należy zerwać. Żeby z tym zerwać, trzeba szukać sojuszników również w państwach, które są niezadowolone w Unii Europejskiej z obecnego rozwoju wydarzeń. Ja uważam, że takie państwa są. To są Włosi. To jest Hiszpania, stąd pewna bliskość nawet znaczących różnic ideowych między Polską w polityce zagranicznej a Hiszpanią. Przecież tam rządzą socjaliści i to skrajni. A jednak w wymiarze polityki międzynarodowej mamy tutaj wiele wspólnych tematów, jak to się mówi. Czyli mamy tutaj dwa lewary. Znaczenie Polski jako absolutnie kluczowego państwa dla bezpieczeństwa wschodniej flanki, co powinno się przełożyć na relacje w Unii Europejskiej, bo jeżeli jest się eksporterem bezpieczeństwa i gwarantem bezpieczeństwa, w tym dla takich państw jak na przykład państwa bałtyckie, to należy oczekiwać adekwatnego zachowania przywództwa tych państw w obrębie Unii Europejskiej. Znaczy nie eksportuje się bezpieczeństwa w imię szczytnych zasad, bo to kosztuje polskiego podatnika i nasz program modernizacji armii będzie znaczącym ciężarem dla polskiego podatnika. W związku z tym, jeżeli Bałtowie oczekują, że my wzmocnimy nasze siły zbrojne, a myślę, że oczekują, bo to też jest dla nich gwarancją bezpieczeństwa, to my mamy prawo oczekiwać, że nasz podatnik nie będzie ponosił wyłącznych ciężarów z tym związanych, a Unia Europejska nie będzie żadnych środków, które, jak pan słusznie wspomniał, należą się nam dla Polski, do Polski przysyłała. To jest jakby dość oczywisty mechanizm polityczno-wojskowy, tak go określmy. Ale drugi mechanizm, którego moim zdaniem również należy użyć, to jest próba budowania koalicji tych państw, które są niezadowolone z obecnych porządków w Unii Europejskiej. Tych państw jest znacznie więcej niż tylko te, o których mówiliśmy, bo tak jak mówię, państwa Europy Południowej w sposób moim zdaniem dość oczywisty sygnalizują niezadowolenie z dominacji niemiecko-francuskiej. Bardzo dziękuję. Państwa gościem był Marek Budzisz, autor książki Samotność strategiczna Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.